Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w Tarnobrzegu. Głównym naszym dzisiaj gościem jest przewodniczący regionu podkarpackiego Platformy Obywatelskiej, profesor doktor habilitowany Zdzisław Gawlik, znany Państwu, były poseł i mamy nadzieję, bo jest kandydatem do Sejmu z pozycji numer 30 listy Koalicji Obywatelskiej. Mamy nadzieję, że po 15 października bieżącego roku będziemy znów mieli orędownika tarnobrzeskich spraw, tak jak to mieliśmy w latach 2010-2014, jeśli chodzi o wspieranie różnych działań na rzecz naszego miasta. Szanowni Państwo, jednym z tematów, który leżał nam obu na sercu, to jest kwestia podsumowania kampanii referendalnej, ale również przy tej okazji dyskusji, która się wytworzyła wokół lokalizacji spalarni nad Jeziorem Tarnobrzeskim. A nikt tak dobrze nie rozumie kwestii związanej z wykorzystaniem potencjału Jeziora Tarnobrzeskiego, jak były wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik, który był jednym z pomysłodawców komunalizacji kopalni siarki Machu, a tym samym skomunalizowania terenów, zarówno wody, jak i terenów wszelakich przyległych bezpośrednio do Jeziora Tarnobrzeskiego. I myślę, że warto posłuchać, co osoba tak życzliwie nastawiona do tego projektu, nowatorskiego projektu z roku 2012, ma na ten temat do powiedzenia. Ja, szanowni Państwo, tą dzisiejszą konferencję, ten dzisiejszy krótki briefing chciałbym wykorzystać do podziękowania wszystkim mieszkańcom Tarnobrzega, bo aż ponad 5 tysięcy mieszkańców Tarnobrzega zdecydowało się wziąć w niedzielnym referendum. Mimo niesprzyjającej atmosfery, bo przypomnę, że prezydent miasta nie wykonał ustawowych obowiązków na nim, jakich spoczywały na nim, na jego barkach, a więc poinformowanie opinii publicznej, gdzie można głosować, kiedy, a kwintesencją tego jest strona internetowa Urzędu Miasta, gdzie najważniejszą informacją to jest ważne wydarzenie kulturalne jak potańcówka, natomiast okazuje się, że znalazło się miejsce na stronie internetowej miasta Tarnobrzega, żeby było informacja o potańcówce, ale nie znalazła się miejsca niestety na zarządzanej przez prezydenta stronie internetowej miasta informacji o tym, że 17 jest pierwsze historyczne referendum, że mieszkańcy w godzinach 7:21 mogą się wypowiedzieć i wydaje się, że te nasze z okresu przedreferendalnego powątpiewania, czy prezydent jest jeszcze prezydentem, czy też jest lobbystą firmy FCC, no, możemy tutaj z dużym znakiem, już bez znaku pytania, z dużym wykrzyknikiem stwierdzić, że tak się stało. Szanowni Państwo, tylko powiem, ucinając pewne dyskusje, 5 tysięcy głosów mieszkańców Tarnobrzega to jest 30% wszystkich mieszkańców biorących udział w każdych kolejnych, jak popatrzymy na frekwencję wyborczą przy każdych kolejnych wyborach, czy to prezydenta Rzeczypospolitej, czy wyborach parlamentarnych, czy wyborach samorządowych, to jest ponad 30% mieszkańców, którzy zdecydowali się wypowiedzieć, że nie chcą spalarni nad brzegiem Jeziora Tarnobrzeskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem zacząć tak, że chciałbym Państwa wszystkich zaprosić za Państwa pośrednictwem mieszkańców Tarnobrzega na spotkanie, które jest zaplanowane na 3 października, czyli na najbliższy wtorek, ze Zbigniewem Hołdysem tutaj w tym środowiskowym domu kultury. Takie spotkanie o 17:30 się odbędzie, w którym będziemy rozmawiali o Polsce i przyszłości. Odnosząc się do sedna sprawy, a mianowicie do możliwości usytuowania inwestycji w postaci instalacji termicznego przetwarzania odpadów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Ja jestem konsekwentny, konsekwentna była również Platforma Obywatelska, która zainicjowała to referendum w Tarnobrzegu i konsekwentnie przy wsparciu regionu podkarpackiego wyrażamy swoje przekonanie i zdania nie zmieniamy, że w tym miejscu, w otulinie Tarnobrzega, instalacji takiej nie powinno się lokować. Zresztą podobne zapatrywanie, jeżeli Państwo mieli okazję zauważyć, dostrzec, wyraził w trakcie spotkania z mieszkańcami Tarnobrzega przed kilkoma miesiącami premier Donald Tusk, który powiedział, że nie jest co do zasady przeciwko tego typu instalacjom, ale równocześnie w żadnym razie nie powinny być to instalacje lokowane w granicach, w obrębie miejsc, gdzie przebywają ludzie, gdzie ludzie wypoczywają, które mają służyć miejscowi, które są miejscami do wypoczynku, do uprawiania sportów różnego typu. Miejsce nad Jeziorem Tarnobrzeskim, tuż nad brzegiem jeziora, byłoby
no, najmniej rozsądnym miejscem dla lokowania tego typu inwestycji i nic nie uzasadnia, nie tylko przez wzgląd na walory jeziora Tarnobrzeskiego, ale również na ryzyka związane z lokowaniem inwestycji w takim miejscu. No, każdej inwestycji, jakakolwiek ona by nie była, towarzyszy pewien stopień odorowości. Nie wynikły z faktu, że spalanie będzie pewnie w halach termicznie zamkniętych, ale przecież te odpady trzeba dowieźć. Czym trzeba dowieźć? Te odpady muszą być składowane, czyli jeżeli to odrobinę działa na wyobraźni człowieka, no to coś tam zostaje, coś tam zostaje. Ponadto, jeżeli chodzi o instalację termicznego przetwarzania odpadów, to my wszyscy musimy wiedzieć, że stoimy przed pewnymi dylematami, które będą rozstrzygnięte w kolejnych dyrektywach europejskich związanych z taksonomią i kwestią nabywania praw do emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli chodzi o instalację, w tym miejscu ona być nie powinna. Czy powinna być w innym miejscu, jakim? Ja to pozostawiam władzom Tarnobrzega. Nie chcę na ten temat się wypowiadać. Ale jako współautor tej koncepcji komunalizacji jeziora Tarnobrzeskiego chcę podkreślić, że nigdy nie było intencją ministra Skarbu Państwa, który decydował się na przekazanie jeziora Tarnobrzeskiego mieszkańcom Tarnobrzega, żeby to miejsce czy otulina tego miejsca służyła do realizacji budowania jakichkolwiek inwestycji o charakterze przemysłowym. Zresztą nasze pomysły z tamtego okresu szły znacznie dalej, bo mówiliśmy, marzyliśmy o tym, żeby również dokonać komunalizacji innych aktywów, które wtedy były w złej kondycji. Dotyczyło to konkretnie Siarkopolu. Ścieżka była przygotowana, także jeżeli tam ktoś przyjeżdża do Tarnobrzega, nie wiem, nie szanując nawet murawy stadionu, bo uważa, że wszystko mu dzisiaj mu wolno i opowiada różne rzeczy, to jest nieprawda. Intencja była taka, że oczywiście może ktoś nazwać prywatyzacją to, ale tak samo prywatyzacją było oddanie mieszkańcom Tarnobrzega jeziora Tarnobrzeskiego, bo to jest też prywatyzacja. Państwo przekazało na rzecz mieszkańców jezioru. I podobnie inne aktywa mogły być przekazane również mieszkańcom Tarnobrzega. Moje przekonanie, ta władza, która jest sprawowana lokalnie, ona jest władzą sprawowaną o wiele bardziej efektywnie, z korzyścią dla tego majątku i z korzyścią dla mieszkańców. I chcę podkreślić jeszcze jedno tutaj na koniec tego krótkiego mojej wypowiedzi, że dzisiaj spotkałem się z przedstawicielami TBS-u, które w Tarnobrzegu spotykają się z wieloma kłopotami. Nie ma tutaj sensu o nich mówić. I wracając do przeszłości, do tej historii, jestem przekonany o potrzebie również, żeby tym ludziom pomagać. Nie pomagać w charakterze dołożyć pieniędzy, ale żeby ci ludzie z TBS-u, nie tylko Tarnobrzeskiego, bo problem nie zamyka się w obrębie tylko Tarnobrzega, żeby płacili za to, co płacić powinni. I należy uczynić ścieżkę, tak jak wiele razy państwo polskie czyniło ścieżkę dla posiadaczy mieszkań komunalnych, żeby mogli w sposób uczciwy również uzyskać prawo do tego mieszkania. I takie zapewnienie wobec przedstawicieli TBS-u złożyłem. Jeżeli będę miał okazję, to również w tym zakresie swoją inicjatywę podejmę i swoją obietnicę będę chciał zrealizować. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja przy tej okazji chciałem również wyjaśnić, ponieważ w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje niezaangażowanego w spalarnię według własnego mniemania prezydenta Dariusza Bożka, jakoby lekką ręką władze samorządowe kadencji 2010-2014 wydawały pozwolenia na budowę spalarni, wydawały decyzje środowiskowe. Otóż warto by było, żeby zanim prezydent coś zacznie mówić na sesji, czy też w przestrzeni publicznej, zainteresował się, w którym roku i jaka firma występowała o decyzję środowiskową. Otóż rzeczywiście w roku 2011, a więc za mojej kadencji, urząd wydał decyzję środowiskową dla lokalizacji spalarni na obszarze dawnej elektrociepłowni Machów w obszarze strefy ekonomicznej dla powstającej spółki Ratar, ale warto również zaznajomić się, że decyzje te zapadały na przestrzeni kilku lat w czasach jeszcze mojego poprzednika, a tak naprawdę finalnie kilkuletnie starania zostały uwieńczone złożeniem podpisu, bo tak naprawdę ktoś, kto objął urząd w grudniu 2010 roku, nie był w stanie jakiejkolwiek decyzji środowiskowej wydać w przeciągu 8 tygodni, ale to tak w tej przestrzeni okazuje się, że pan prezydent jest bardzo żywotnie zainteresowany tą spalarnią, wypowiedział wiele niczym nieuzasadnionych opinii na ten temat. Natomiast, szanowni państwo, ja cieszę się niezmiernie z powodu tego referendum, bo jestem w kontakcie z wieloma radnymi, którzy wprost zadeklarowali, że podczas głosowania na sesji Rady Miasta
inicjatywy przekazania działki, wspomnianej działki w obrębie brzegu Jeziora Tarnobrzeskiego na 30 lat firmie FCC, nie uczynią tego i będą głosowali przeciwko takiej uchwale. To, że zapewne prezydent miasta nie kieruje takiego projektu uchwały już we wrześniu, to też jest efekt, że obawia się, że dla takiego pomysłu prezydenta Dariusza Bożka nie ma większości w Radzie Miasta i pewnie w jakiś sposób przy okazji prób budżetowania roku 2024 będzie próbował wywierać wpływ na radnych, ale ja jestem jednak tego zdania, że każdy, przynajmniej większość z 21 pań radnych i panów radnych bieżącej kadencji weźmie pod uwagę, że jednak ponad 5 tysięcy mieszkańców, a więc ponad 30% wszystkich osób, które co 4 lata uczestniczą w wyborach, czy to samorządowych, czy to w wyborach parlamentarnych, poprzez swój obywatelski głos wezmą to pod uwagę.